wycieczce tam do nas. Więc na oknie sobie siada, okiem rzuca za słuchacz, chcąc we smówić, jakby wpadła w dziób jaskółki tam pod lasem. Sobie gawoszyła, komar baczny przysłuchiwa. Jak jaskółka ją goniła, gospodyni nikt nie widział. Nagle łomot spadł na muchę i już w izbie cisza była, robiąc biednej ciemną pluchę. Gospodyni okna myła. Sobie gawoszyła, komar bacznie przysłuchiwa. Jak jaskółka ją goniła,